Wodociągi Niepołomice realizują projekt pod nazwą Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych miasta i gminy Niepołomice oraz miasta Limanowa. W tym projekcie występuje drugi podmiot. Jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Jest to Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej. Połączenie dwóch podmiotów wynikało z wymogów proceduralnych. Czy jednym z kryteriów otrzymania dofinansowania unijnego była powierzchnia rekultywowanego składowiska? Nasze składowisko powierzchnia w tej chwili ma 4,3 hektara, Limanowa około 1 hektara, więc no, trzeba było połączyć te siły, żeby można było zrealizować cały projekt, czyli wymagane 5 hektarów, minimum 5 hektarów powierzchni rekultywowanej. Składowisko w Słopnicach zostało zrekultywowane. 30 czerwca 2014 roku został dokonany odbiór końcowy robót, natomiast składowisko w Niepołomicach ma zostać zrekultywowane do końca 2015 roku. Rekultywacja składowiska w Niepołomicach polega na wykonaniu warstw rekultywacyjnych, czyli warstwy drenażowej ze żwiru, geowłókniny, która umacnia całe składowisko, oraz warstwy urodzajnej z ziemi, na której później zostanie posiana trawa. Wykonywany jest też drenaż wód opadowych oraz takie elementy infrastruktury jak na przykład plac manewrowy, droga dojazdowa, uzupełnienie ogrodzenia czy na przykład studnie odgazowujące. Krajobraz po rekultywacji zmienia się nie do poznania. Kierunek rekultywacji jest przyjęty jako kierunek leśny. Do nasadzeń drzew, krzewów można będzie przystąpić po 10 latach po zakończeniu projektu z uwagi na różne procesy naturalne na składowisko, m.in. osiadanie złoża składowiska. Jeszcze zimą ubiegłego roku można tu było zobaczyć śmieci w czystej postaci, ptaki, które jak wiadomo lubią takie obiekty. Dzisiaj nie ma już po tym śladu, mamy już tylko dodatkowy zielony pagórek w naszym pięknym Beskidzie Wyspowym. Rekultywacja była bardzo ważna dla okolicznych mieszkańców, gdyż jak wiadomo tego typu obiekty jednak pomimo starań zawsze niosą ze sobą jakieś uciążliwości, zwłaszcza dla najbliższych sąsiadów. Dzisiaj praktycznie nie jesteśmy już w stanie rozpoznać, że to było składowisko. Najważniejszym celem projektu jest jednak poprawa jakości środowiska. Efektem ekologicznym realizacji tego projektu będzie zminimalizowanie negatywnego wpływu zamkniętych już składowisk odpadów komunalnych na środowisko naturalne. Zapobiegniemy różnym szkodom ekologicznym związanym z wodami gruntowymi, z gruntem. Również będzie absolutnie do zera ograniczona emisja szkodliwych substancji do powietrza. Całkowity koszt realizacji projektu to blisko 3,5 miliona złotych, natomiast dofinansowanie unijne to 2,5 miliona złotych. Wszystkie gminy są zobowiązane, składowiska, które muszą ulec zamknięciu, a jest dużo takich składowisk, zrekultywować. To są ogromne pieniądze. Większość gmin nie ma na to środków, więc pomoc unijna w rekultywacji składowisk jest tutaj bardzo istotna. Obowiązek rekultywacji na nas ciążył i od tego nie mogliśmy uciec, natomiast nie ulega wątpliwości, że pomoc pieniędzy unijnych zdecydowanie pozwoliła na zrealizowanie pełnego zakresu rekultywacji składowiska, no i w tak krótkim czasie, bo jednak dla spółki Wodociągi jest to dość duże obciążenie finansowe. Termin realizacji całego projektu to grudzień 2015 roku.